Witam Was w dniu dzisiejszym. Dzisiaj takiego troszeczkę miksa informacji, tego co się wydarzyło, tego co się będzie działo. Może zaczniemy od łazienki. Tutaj hydraulika praktycznie już skończona. Ta zabudowa, tam jeszcze troszeczkę muszę dołożyć, ale to już tak powiedzmy finiszowo. Tu prawie wszystko już wyrównane pod ten podtęg, więc jakby to uznaję już za zrealizowane. Grzejnik już też jest zrealizowany, generalnie już mógłbym go zdjąć, ale jeszcze tego nie zrobię, ponieważ będę dzisiaj się przymierzał do zabudowy toalety, gabaritu, żeby go tutaj wstawić. No i chciałbym mieć realny wymiar, ile tutaj jeszcze miejsca jest, jak go mogę odsunąć maksymalnie od tej prawej ściany, od tego pionu. Więc dzisiaj tak naprawdę głównym tematem, oprócz tej zabudowy, będzie wylewka. Pomuszę już tutaj zamknąć temat zarówno jakby w ścianie, jak i w podłodze, to co wyryłem tutaj. Będę próbował zrobić wylewkę, zobaczymy jak mi pójdzie. Zarówno tutaj, jak i tam w kuchni. Więc się cieszę, że ten najgorszy moim zdaniem etap został zrealizowany. Hydraulika jest dla mnie najgorszą rzeczą, jaką trzeba zrobić na takim remoncie. Dalej przechodzimy. No i mamy tam podłogę, tutaj część dalsza, więc jakby sobie zostawiłem to na sam koniec tutaj tej hydrauliki, zamknięcie tej podłogi. Ale jeszcze wczoraj udało mi się pociągnąć i zamknąć praktycznie ten sufit. Ta żarówka, tam akurat nie mam żarówki, ale tutaj jest przycisk od jednej i jak będzie druga, to będzie się świeciła druga po prostu. Czyli tu będzie oświetlenie stricte na kuchnię, takie główne, a to oświetlenie będzie padało tutaj na wyspę. Oprócz tego jeszcze jest do zrobienia tam wprowadzenie wentylacji, czyli muszę tutaj od tego okapu pociągnąć rynnę do tej wentylacji i ją zabudować karton gipsem, dlatego tutaj już mam taki kupiony, można teraz kupić takie fajne, mniejsze karton gipsy w marketach, nie takie całe arkusze, tylko już takie pocięte, to jakby kwestia transportowa, ja nie potrzebuję takiego dużego i chyba sobie dokupię do gabaritu też takie małe brzdylki do tego, żeby właśnie zabudować, a nie taki wielki arkusz. Ale co Wam dzisiaj jeszcze chciałem powiedzieć, tak spoza jakby budowlanych tematów. Po co mam komputer na remoncie? Zawsze go ze sobą wożę. Tak jak widzicie, jest on potrzebny do tego, żeby patrzeć w projekt, jak on został przeze mnie zrobiony i co, gdzie powinno być. Pewnie powiecie, że oczywiście różni się to zawsze od rzeczywistych wymiarów, ale bardzo mocno mi pomaga, ponieważ mogę zwirtualizować różne zmiany koncepcyjne na bieżąco i sobie tutaj zweryfikować bez konieczności gdzieś tam realnego tego stawiania. Zobaczcie, tutaj jest do robienia ta część kominowa, tak? To o czym mówiłem z tego pionu, a na przykład dzięki temu projektowi udało mi się dokładnie wymierzyć, gdzie, w jakim miejscu z tyłu szafki zlewowej mają być właśnie wsunięte te zegary. Dokładnie w tym miejscu. Tu są, widzicie, tutaj na przykład zaplanowałem gniazdka obok tego, ale w związku z tym, że realnie one były szersze, to poszły one tutaj nad tą półkę. Mam nadzieję, że tutaj się wszystko ładnie zmieści. Chociaż tu i tak jest przerwa, te 5 cm od ściany, więc jest ok. Tutaj widzicie, no wszystkie gniazdka generalnie poplanowane, wszystko jest fajnie zrealizowane, na razie idzie zgodnie z planem. Oczywiście ta szczelina tutaj się troszeczkę zmieni, ale mega, mega dobrze jest sobie zaplanować to właśnie wcześniej, opracować taki projekt. Tutaj widzicie te lampy, tutaj one były pierwotnie planowane na 3 osobne źródła zasilania, żeby było takie bardziej fancy, ale niestety nie chciało mi się tego robić, to jest mega
jakby duży nakład pracy. Stwierdziłem, że to będzie po prostu jedna listwa, zasilana będzie po prostu w jednym punkcie, gdzieś tam tym środkowym pewnie, no i rozprowadzona będzie już tutaj wewnątrz listwy jakaś instalacja do tych lampek. Więc ja zawsze mam ze sobą komputer, dzięki temu właśnie mogę to dokładnie oszacować i sobie gdzieś tam przyłożyć, zmienić te wymiary. Więc tak, dzisiaj wylewki, Agaberit, zobaczymy, świetna wanna przyszła, tutaj mam już wannę całą, 180, powiem wam, no naprawdę mega fajna wanna, zobaczymy jak ona będzie, będę musiał ją oczywiście też przyłożyć do łazienki dokładnie w tym miejscu, ponieważ ona będzie się mieściła dokładnie w tej części i tutaj musi być dokładnie wyśrodkowana, tak została wyliczona, żeby była oczywiście wyśrodkowana na tą zabudowę. Dobra, to lecimy z tematem.